tym materiale oceniam 3 sklepy moich widzów, pokażę Ci, jakie popełniają błędy, a co robią dobrze, tak żebyś Ty mógł zastosować te wskazówki do własnego sklepu internetowego i żebyśmy po prostu zarabiać więcej w e-commerce. Także oglądaj ten materiał do końca. Cześć, witaj, się nazywam Dawid Jakubowski, to jest kanał EcoMoi, czyli My Way of E-commerce. Kolejny materiał z serii Oceniam Wasze Sklepy. Co jakiś czas na kanał wlatuje właśnie taki materiał, gdzie mogę zerknąć na Wasze sklepy, poradzić Wam, co warto byłoby zmienić, co warto byłoby poprawić w tych sklepach internetowych. Jeśli chciałbyś, żeby Twój sklep został w kolejnej takiej publikacji ocenione, to obserwuj moją grupę na Facebooku. Tutaj oczywiście link będzie w opisie pod tym filmem. Na tej grupie wrzucam właśnie co jakiś czas takiego posta, gdzie można te swoje sklepy podrzucać w komentarzach i wtedy ja wybieram kilka takich sklepów do oceny. A dzisiaj będziemy oceniać 3 sklepy. Chciałbym pokazać Ci, co jest ciekawego w tych sklepach, co warto tak skopiować do siebie i żeby zastosować do własnego sklepu internetowego, ale również pokażę Ci, jakie są błędy i co może powodować, że ten sklep nie sprzedaje albo ma na przykład niższą konwersję. Także serdecznie zapraszam Cię do oglądania. Pierwszy sklep, jaki mamy na tapecie, nazywa się survive.com. Jest to sklep, który jest, że tak powiem, związany z taką niszą preppersów, które takich produktów do survivalu, do ochrony, do przetrwania jakichś na przykład ciężkich czasów, czy właśnie jak na przykład nie ma energii, nie ma jedzenia, to żeby można było po prostu przeżyć i gdzieś tam móc prosperować. Ogólnie nisza całkiem ciekawa, miała dosyć duży boom po właśnie 2019 roku z wiadomych przyczyn. Natomiast tutaj akurat nie będziemy się, tak jak w tej serii zawsze robimy, skupiać się głównie na produkcie, ponieważ jest to całkowicie inny temat. Natomiast tutaj chciałbym też zaznaczyć, że no, na przykład sprzedawanie tego typu zestawów, gdzie mamy noże, czy mamy jakieś tutaj elementy, które są ostre, które mogą też służyć nie tylko do survivalu, ale też do jakichś innych niecnych czynów, no to na przykład będzie ciężko takie rzeczy reklamować po prostu gdzieś na Facebooku, na Instagramie, na płatnych reklamach, a jeśli będziemy chcieli to reklamować, to będziemy musieli bardzo kreatywnie podejść do tej reklamy, żeby nam po prostu Facebook tego nie zbanował. Także tutaj taka gwiazdka przy produktach tego typu, ponieważ ogólnie nisza sama w sobie wydaje mi się, że jest ciekawa i można gdzieś tam znaleźć w tej niszy fajne produkty i znaleźć tą swoją pozycję na rynku, natomiast trzeba zwrócić uwagę, że wtedy ten marketing musi wyglądać troszeczkę inaczej niż w takim klasycznym sklepie e-commerce. Natomiast z takich rzeczy, które na początku mi się tutaj rzucają w oczy, ja też specjalnie nie robiłem takiego głębszego audytu tych sklepów, które dzisiaj będziemy omawiali, ponieważ chciałem Wam dać taką moją opinię, taki mój look na to wszystko na świeżo, jak ja wchodzę na ten sklep, pierwsze co w ogóle tutaj od razu mi się rzuca w oczy, aniżeli gdzieś tam wchodzić w jakieś bardzo dogłębne szczegóły w sklepie. Także oczywiście tutaj pierwsza rzecz jest taka, że nazwa sklepu ma w sobie literówkę. Tu jest survive, gdzie po angielsku to survive, czyli przetrwać, jest pisane przez 2 V. Ja rozumiem, że prawdopodobnie właściciel tego sklepu zastosował taki trik z tego powodu, że nie było survive.com po prostu dostępne, bo to taka domena, no to jakby była dostępna, to ktoś by wygrał dosłownie w totolotka, bo tego typu to domeny mają ogromną wartość, więc tutaj została zastosowana taka strategia, taki zamiennik, żeby po prostu tego nie wykupować, czy tam nie szukać innej domeny. Natomiast to jest duży błąd. W momencie, kiedy ktoś wejdzie na taki sklep internetowy, no to pierwsza rzecz to, że w domenie będzie literówka, będzie błąd, no to już stracimy ogromne zaufanie, jeśli chodzi o tę domenę, o tego klienta, który mógłby coś u nas kupić. Kolejna rzecz jest taka, że mamy tutaj w logo Estimated 2022, czyli ogólnie w logo w momencie, kiedy mamy ten estimate, kiedy została ta marka po prostu otworzona, to wtedy to fajnie działa, jeśli ta marka działa 20, 30, 50 lat. Natomiast jeśli Ty, właścicielu tego sklepu, otworzyłeś ten sklep rok temu, no to tutaj nie ma za bardzo czym się chwalić, że ten sklep rok prosperuje, no bo to nie jest na pewno jakby jakiś cel zapisania tego w logo. Ani nam to nie zwiększa zaufania, ani nam to nie zwiększa sprzedaży, ani nam to nie robi naszego logo bardziej czytelnego, ciekawszego, jakiegoś ładniejszego, więc de facto nie bardzo rozumiem, jaki tutaj zabieg miał być zastosowany tym, że tutaj jest napisane Estimated 2022. Samo logo samo w sobie, gdzie mamy de facto
produkty survivalowe, a w logo jest skylines, czyli takie budynki, po prostu panorama budynków, też do końca mi się to nie łączy, no bo ogólnie nazwijmy to produkty survivalowe, prepersowe są związane z tym, że ktoś na przykład ma jakiś domek na wsi i sobie tam kupi swój agregat, albo ma jakiś właśnie zestaw noży, albo ma jakieś produkty do przechowywania żywności, ma jakiś bunkier przy tym domu, no różne tego typu rzeczy, no raczej nikt, kto ma kawalerkę w centrum Warszawy, nie jest przygotowany na apokalipsę. No takie są realia, więc tutaj tak samo to logo nie do końca mi pasuje do jakby identyfikacji marki, tak? W momencie, kiedy my tworzymy sklep internetowy, tworzymy markę. To ma być branding, to ma być coś, co w momencie, kiedy klient wchodzi na nasz sklep, to on się jest w jakimś sposób w stanie utożsamić z tym, co my sprzedajemy, tak? Czyli jeśli ktoś jest prepersem i lubi tego typu rzeczy, to on wchodząc na ten sklep musi się móc utożsamić z naszą marką. Przykładowo, jeśli mamy taki przykład typowo brandingu i marketingu, jeśli mamy markę Jeep, która sprzedaje samochody, tak? Samochody terenowe, to w momencie, kiedy wchodzimy na stronę Jeepa, czy ogólnie widzimy marketing samochodów Jeepa, to oni sprzedają podróż, sprzedają adventure, czyli taką przygodę, tak właśnie podróż w nieznane. I wtedy, jak ktoś jest właśnie zajarany takim offroadem i zajarany tym, że chciałby właśnie odkrywać, mieć fajne przygody i tak dalej, to on jakby się już bardziej identyfikuje z tą marką po tym właśnie brandingu, po tych reklamach, po tym marketingu i tak dalej. Więc tutaj też musimy coś takiego zastosować, no po prostu w nawet takiej zwykłej rzeczy jak logo marki. No bo jak ja bym był prepersem i chciałbym się przygotować na apokalipsę, to prawdopodobnie nienawidziłbym miast, tak mówiąc kolokwialnie. A tutaj logo z tymi miastami, no to jest według mnie duży błąd. Kolejna sprawa jest taka, że tło całego sklepu jest takie zielonkawe, więc tutaj ja nie jestem dużym fanem takich sklepów. Niestety całkiem dużo osób to robi z jakiegoś powodu, że daje czarne, żółte, zielone tło. To po prostu się nie sprawdza, tak? To się nie sprawdza. W momencie, kiedy masz na przykład zdjęcia produktowe, które mają białe tło, no to wygląda bardzo kiczowato, bardzo słabo i nie wygląda to po prostu atrakcyjnie. Więc ja na pewno nie dawałbym nigdy kolorowego tła, o ile nie jesteś masterem w UX-ie i po prostu wiesz, jak zrobić najpiękniejszy sklep na świecie. Jeśli jesteś kotem w UX-ie, wiesz, jak robić sklepy 3D, wiesz, jak robić w ogóle różne przejścia, tak? Jak nie wiem, wchodzisz na stronę Apple, tak? To tam są czarne tła, tam są żółte tła, tam jest iPhone nagle tłem, który zamienia się nagle w MacBooka, a potem jeszcze ktoś inny nagle jedzie na deskorolce. Okej, tylko że to jest robione przez profesjonalistów, to jest robione przez ludzi, którzy mają ogromne pojęcie i dostają prawdopodobnie setki tysięcy dolarów wynagrodzenia rocznie za to, że robią takie fajne rzeczy. Natomiast jeśli ty zaczynasz swój sklep internetowy i jest to twój pierwszy sklep, tak zakładam po layoutie i po tym, jak to wygląda, no to że łatwiej sobie, po prostu warto jest ułatwić sobie życie, i zrobić to białe tło i mieć już jakby tą pierwszą rzecz odhaczoną z głowy, niżeli gdzieś tam szukać jakichś dziwnych trików, które nie do końca będą działać, a nam się wydaje, że o, mamy fajny sklep, bo mamy zielone tło. No nie, tak to nie działa. Sprawdzimy ten sklep w wersji mobile, to również jak sobie wchodzimy właśnie w te menu, to po prostu raz, że bardzo tu się to dzieje, mamy tu get 10% off z jednej strony, mamy tutaj get 10% off z drugiej strony, także prawdopodobnie jakieś dwie aplikacje nie zostały skonfigurowane. Mamy tutaj jeszcze czat, także troszeczkę za dużo się tutaj dzieje, trzeba na pewno z czegoś zrezygnować, ale mamy też bardzo dużo tych kategorii. I w momencie, kiedy mamy taki sklep niszowy i mamy tutaj te menu, to ja bym bardziej poszedł w stronę czegoś takiego, żeby tu było po prostu zakładka na przykład About Us, żeby była zakładka Tracking, czy na przykład Reviews, żeby to było kilka takich właśnie tych zakładek i potem jak ktoś w to wejdzie, to będzie mógł sobie to dalej rozwinąć, tak? Natomiast tutaj mamy de facto kategorie jako menu. To raczej tak nie powinno wyglądać, tak mówię tutaj, jeśli chodzi o samo zarządzanie sklepem i tą nawigację, tak, żeby ten klient mógł całkiem sprawnie się po tym sklepie poruszać. Ogólnie sam kolor zielony jest kolorem w porządku. Bardziej prawdopodobnie poszedłbym w taki kolor khaki, jak mamy tutaj w lewym dolnym rogu, niżeli w taki mocny zielony, bo ten kolor khaki będzie nam się tak kojarzył właśnie. Taki beżowy kolor i taki kolor khaki to są takie militarne kolory, więc one na pewno by fajnie działały właśnie z taką identyfikacją marki, jeśli chodzi o takie rzeczy raz militarne, a dwa właśnie prepersowe, które de facto często się gdzieś tam miksują i należą do dwóch kategorii. Na pewno te zdjęcia, które są tutaj w tle do poszczególnych kategorii, albo bym w ogóle to wywalił, albo bym je naprawdę dopiścił, bo to, co tutaj jest, pamiętam, to gdzieś było na cooking chyba, czy na storage, tutaj mamy takie zdjęcie. No,
Umówmy się, nie jest to najbardziej zachęcające zdjęcie stokowe na sklepie internetowym. Także na to bym zwrócił uwagę, bo to naprawdę odstrasza. Kolejna rzecz to są czcionki. Jeśli chodzi o czcionkę na sklepie, to tutaj również bym poszedł w stronę takich bardziej czcionek, można powiedzieć, militarnych. To jest, jak wejdziemy na jakieś amerykańskie takie strony właśnie prepersowe, czy na takie strony związane z, czy nawet ze sprzedażą broni, czy ze sprzedażą tego typu produktów, to jest taka charakterystyczna wojskowa, amerykańska czcionka. Myślę, że będziecie wiedzieli, o co mi chodzi. Jeśli gdzieś tam mi się uda to znaleźć, to wam wrzucę również na ekran. I ona by na pewno o wiele lepiej tutaj działała, jeśli chodzi na przykład o, jeśli chodzi o logo, jeśli chodzi o jakieś takie tytuły, niżeli takie no, typowa basicowa czcionka, która jeszcze jest taką kursową pisana. No nie wygląda to zbyt dobrze. Więc tutaj akurat zaczynamy, że tak powiem, od takiego sklepu, który ma bardzo dużo rzeczy do poprawy. Chciałbym tutaj jeszcze przejść do zdjęcia produktu. Niech będzie taki zestaw do gotowania. Więc tutaj ogólnie jeśli chodzi o same landing page tego produktu, to tutaj również jest mnóstwo rzeczy, które powinny być poprawione. Też tutaj nie będę wchodził bardzo dokładnie w audyt każdego sklepu, ponieważ no, ten odcinek trwałby prawdopodobnie godzinę albo dwie. Natomiast takich rzeczy, które na pewno się mocno rzucają w oczy, to jest to, że mamy na przykład tutaj wariant, który jest zaznaczony, który de facto jest tylko jeden. Więc po co mamy zaznaczone tę opcję wariantu, skoro mamy tylko jeden do wyboru? To nam zajmuje bardzo dużo miejsca, które jest niewykorzystane. Na landing page'u, na tym jak ktoś wchodzi na nasz sklep, szczególnie jak wejdzie na telefonie, to my mamy tutaj bardzo ograniczoną ilość miejsca, którym możemy temu klientowi coś przedstawić, coś co się powiedzieć, coś napisać czy pokazać. A natomiast no, jak będziemy tutaj raz zasłaniali połowę ekranu tymi pop-upami, druga rzecz, że będziemy mieli takie bezsensowne rzeczy typu free shipping over $100, które mamy gdzieś tam na górze też napisane w banerze, no to po co tutaj pisać tutaj znowu nad koszykiem, gdzie to jest najważniejsze miejsce w sklepie. No i właśnie tutaj brakuje mi takich bullet pointów, brakuje mi tutaj jakichś takich ważnych informacji na temat produktu, aniżeli, że jest in stock, ready to ship. Sama informacja na temat płatności, fajnie, że one są pod dodaniem do koszyka, jak najbardziej może to tak wyglądać. Ja jestem fanem ogólnie zostawienia samego przycisku dodania do koszyka, wywalania PayPala i wtedy ten jakby płatności, które mamy na sklepie, dajemy tutaj koło koszyka wyszczególnione. Natomiast takie, nazwijmy to już te ikony 100% satysfakcji, fast shipping, to już bym tego nie dawał zaraz pod tymi kartami, tak? W sensie to jest albo to, jeśli dajemy karty, no to wtedy to bym dał na dół na opisu. Jeżeli jakby wszystko w jednym miejscu, no bo de facto teraz nam się robi dosyć dużo takich informacji, gdzie brakuje nam informacji sprzedażowej. Mamy tutaj highlights, gdzie jest informacja 9 pieces outdoor calling cooking set. No i details, tak? Nie ma tu opisu. Ten produkt w ogóle nie ma opisu. To jest tylko jakaś specyfikacja, ile każda z patelni ma wymiary, ile waży i tak dalej. Natomiast nie ma tutaj opisu, nie ma tutaj jakichś gifów, jak to działa, jak to wygląda, do czego to służy, jakiegoś takiego przedstawienia benefitów, dlaczego warto kupić ten produkt, więc tutaj opis totalnie leży, więc nawet tutaj nie będę wchodził głębiej w to, bo naprawdę można byłoby opowiadać i opowiadać. Zerknijmy może na jakiś inny produkt, być może akurat ten jest taki niedopieszczony. No nie, tutaj wygląda to bardzo podobnie. Mamy też jeden rodzaj, tylko mamy tutaj te same informacje, nie mamy żadnych bullet pointów informujących, co to de facto jest. Tutaj jakby wiecie, takie często można znaleźć na sklepach internetowych takie fajne bullet pointy, ja również to mam na swoim sklepie, gdzie jest różne takie emotikonki albo takie ikonografiki, no w zależności od tego, jakie mamy charakterystykę sklepu i wtedy dodajemy informacje, na przykład, że właśnie 9 produktów w jednym narzędziu, tak, albo że zwiększy swoje bezpieczeństwo z tym zestawem, albo no, przeróżne benefity, które wpływają na tego klienta i de facto, które po prostu przekonają go do tego, żeby kupić ten produkt. One powinny się pojawić tutaj mniej więcej koło ceny, nazwy produktu i koszyka. To jest najlepsze miejsce, żeby to było. No i oczywiście w opisie też musimy przedstawić benefity, co klient uzyska kupując ten produkt, jak jego życie się polepszy, jak jego bezpieczeństwo się zwiększy, jak jego mobilność będzie lepsza i tak dalej, jakieś gify, jakieś wideo, no, tego typu rzeczy. No i tego tu brakuje. Oczywiście brakuje również też opinii na tym sklepie, więc no naprawdę dużo, dużo rzeczy do poprawy, więc mam nadzieję, że właściciel tego sklepu nie puszczał żadnych reklam na ten sklep, no bo tutaj na pewno nie byłoby z tego żadnych konwersji. Ok, zobaczmy sobie jeszcze tylko jedną rzecz, jak wygląda koszyk. Dodajmy sobie tutaj do koszyka.
Okej, mamy koszyk przesuwany z prawej strony. Zauważcie proszę, że tutaj mamy ten kolejny przycisk do checkoutu, a znowu mamy ten tutaj ten pop-up, który nam pokazuje i zasłania nam de facto połowę przycisku. To również przy dużej skali takie coś może spowodować spadek konwersji o kilka procent, więc na pewno na to warto zwrócić uwagę. Zerknijmy sobie jeszcze, jak to wygląda na telefonie. No, na telefonie jeszcze gorzej. Praktycznie mamy bardzo mały urywek, żeby móc kliknąć w ten checkout. No i w checkoutie tutaj oczywiście nie widzę nic, żeby cokolwiek się pokazywało, jeśli chodzi o jakieś cross-sell, up-sell, jakaś informacja, że właśnie dorzuć kolejny produkt, żeby uzyskać darmową dostawę, czy żeby coś może dobrać do tego zestawu, albo kupić większy zestaw, tak? To masz zestaw za $55, a za $80 będziesz miał taki zestaw, ale jeszcze dodatkowo takie produkty. Tego typu rzeczy powinny się pojawiać w koszyku, żeby po prostu to dobrze działało. Ok, przejdźmy sobie teraz do kolejnego sklepu. Mamy tutaj sklep o nazwie cleanit.site. Ty prawdopodobnie nie widzisz domeny, natomiast jest ona nie taka klasyczna .com, tylko jest to .site. I ja raczej odradzam takiego typu te domeny kupować, ponieważ no jednak ludzie są przyzwyczajeni albo do .com, albo do .co.uk, jeśli na przykład sklep jest na Wielką Brytanię, albo .shop. I raczej bym tutaj nie szedł w jakieś inne rozszerzenia, o ile nie mamy startupu, jak jest na przykład, nie wiem, teraz często z produkty, aplikacje sztucznej inteligencji mają .ai, albo mają .io, różne ciekawe systemy, więc tutaj oczywiście wtedy można eksperymentować. Tutaj na przykład przy tym produkcie, ponieważ sama nazwa produktu nazywa się Clean It, czyli wyczyść to. I ogólnie ja bym w momencie, kiedy nie jest dostępna domena cleanit.com, zakładam, że taka nie była, no bo wtedy właściciel tego sklepu by nie kupił .site, więc w tym przypadku zamiast kupować .site, kupiłbym clean.it. I wtedy ci się robi de facto fajne połączenie słów, bo twoją domeną jest .it i wtedy masz clean.it, wyczyść to. Jest fajna gra słów, fajna gra zabawa domeną i coś takiego jest wtedy takim, nazwijmy to może nie to, że bonusem, ale takim puszczeniem oczka w stronę klienta, że hej, my tutaj się lubimy bawić się też w takie różne ciekawostki, takie smaczki na sklepie, tak? Więc według mnie to by był fajny zabieg, aniżeli właśnie robienie sobie .site albo tego typu jakieś dziwne inne końcówki. Sam produkt, który tutaj jest, ja w ogóle nawet sam kiedyś myślałem, żeby go kupić. Widziałem mnóstwo sklepów, które go reklamowały, często na TikToku czy na różnych tego typu social mediach. I to jest taki zestaw, który po prostu czyści takie akcesoria, tak? Właśnie AirPods, klawiatura, ekran. Ogólnie to są takie produkty, które bardzo szybko się brudzą i myślę, że każdy, kto używa, no to wie, o czym tutaj jest mowa, więc ogólnie według mnie produkt rozwiązuje spory problem. Czy ja bym go sprzedawał, czy nie, to tutaj ponownie nie będziemy wchodzić w jakoś tam bardzo głęboko w to, natomiast parę tam słów chciałem dodać. Logo według mnie jest w porządku, jest bardzo takie minimalistyczne i pasuje de facto, bo jeśli ktoś będzie kupował zestaw do czyszczenia klawiatury albo AirPodsów, to zazwyczaj będzie to osoba, która jest, nazwijmy to, takim minimalistą, takim estetą, taką osobą, która chce mieć wszystko poukładane, która będzie, jak ma piloty na stole, to te piloty będą ułożone równiutko, równolegle. Jeśli nie wiem, pościeli łóżko, to łóżko będzie idealnie pościelone i wyprasowane, poduszki i tak dalej, więc to jest raczej osoba, która będzie naszym potencjalnym klientem, więc my musimy też dostosować tę identyfikację marki, o której Ci już mówiłem na początku, do tego właśnie, jak ten klient się zachowuje, jak ten klient myśli, o czym, jak on by chciał, żeby ten produkt mu służył, więc na przykład w momencie, kiedy chcemy uzyskać taki czysty, taki clean vibe na naszym sklepie, to na pewno nie możemy dodawać takich animacji, że latają nam tutaj jakieś nietoperze. Nie wiem, czy teraz to się pojawi, ale parę razy widziałem to na tej stronie już wcześniej. Tutaj mamy informację Early Halloween Sale z emotikonką dyni. No tutaj według mnie to nie do końca ma sens przy takim sklepie. Oczywiście Halloweenowa wyprzedaż jak najbardziej w porządku, fajnie. Natomiast no nie dawałbym to właśnie z takimi animacjami, że gdzieś tam latają nietoperze, czy właśnie tą emotikonkę, raczej bym i tą czcionkę zmienił. Ta czcionka jest, która jest tutaj, o, teraz widać te nietoperze. Ta czcionka, która jest tutaj i ogólnie czcionka marki według mnie jest w porządku, ona fajnie pasuje. Natomiast z takich rzeczy, co bym po prostu
według mnie zmienił, to w ogóle jak wchodzimy sobie tutaj w ten katalog i by the way, to jest zrobione według mnie odpowiednio ten rozkład, ta nawigacja na sklepie, ponieważ mamy ten katalog, mamy support, order status i reviews. Bardzo basicowe, bardzo minimalistyczne, to co potrzeba i w momencie, kiedy wchodzimy w katalog, to dopiero tam mamy nasze produkty, które możemy sprzedawać. No i wtedy tak jakby to było na tym poprzednim sklepie, to wtedy klikamy katalog i nam się rozwijają te nasze kategorie. Więc wchodzimy sobie tutaj w katalog i de facto ten sklep sprzedaje jeden produkt. Cały czas sprzedaje ten clean kit, tylko że ten kit jest tutaj, jeden produkt jest tutaj jako jeden, tutaj jest jako trzy, tu jako trzy, tu jako sześć, w ogóle tutaj jako sześć czarnych, tutaj jako sześć, ale różne kolory. To jest ten sam produkt co ten, tylko że inny kolor. Bez sensu. To totalnie nie powinno tak wyglądać. Jeśli to jest sklep jednoproduktowy, to tutaj masz zakładkę shop, i tutaj masz ten produkt, który jest de facto, jak klikniesz na zakładkę shop, to od razu już Cię przekierowuje do strony produktu, a nie do takiej strony, gdzie jest nie wiadomo co. Jest ten sam produkt, tylko że w 13 różnych wariantach. No, nie ma to absolutnie sensu. Tutaj jest akurat cable organizer, ale to jest jako cross-sell, więc to też nie musi być tutaj w tym miejscu. Więc wtedy ja bym to zrobił tak, że tutaj zamiast katalog dajmy zakładkę shop, klikamy w tą zakładkę shop i mamy wtedy ten produkt. Tutaj mamy do wyboru kolory, tak, a nie na przykład, że jest sześć różnych, sześć czarnych i tak dalej, tylko wybieramy sobie kolory i tutaj potem je dodajemy do koszyka i akurat ten sklep to ma, bo już sobie to akurat w tym przypadku sprawdziłem wcześniej, to wtedy tutaj proponujemy w koszyku dokup drugiego tego produktu, tak, czyli kup drugi, kup trzeci, dostanie jakąś zniżkę i wtedy w momencie, kiedy ktoś sobie będzie dobierał te produkty do tego koszyka, no to wtedy mu się ta zniżka zaaplikuje, ale to masz jeden produkt na sklepie i ten jeden produkt promujesz, a nie, że to masz w katalogu 15 różnych produktów, które są po prostu różnymi wersjami wariantów tego jednego produktu. Bez sensu. Jeśli byś chciał sprzedawać takie multipaki, to wtedy by miało to sens na zasadzie, że nie możesz kupić jednego produktu, tylko sprzedajesz na przykład 3-pak, 6-pak i 9-pak. Okej, wtedy masz 3 wersje do wyboru i wtedy za każdym razem, jak sobie wejdziesz w daną wersję, i wtedy to sobie w tej wersji wybierasz te 6 kolorów, tak? To wtedy można coś takiego ograć, można za pomocą dewelopera takie coś ustawić, albo wydaje mi się, że nawet jakieś aplikacje też się znajdą, które takie coś obsłużą, ale nie, że ty masz 6 czarnych, 6 kolorowych, 9 czarnych i bez sensu. Naprawdę bez sensu. I tutaj w koszyku, jeśli jesteśmy i mamy tą informację, że kup 3 będziesz miał 15% taniej, jeśli sobie tutaj dołożymy kolejny, to prawdopodobnie nam się to jeszcze bardziej zwiększy, czyli kup 4 będzie 20% taniej, to tutaj powinien być też informacja, żeby dołożyć ten produkt do koszyka, tak? Czyli tutaj masz informację, ok, kup tyle, to dostaniesz taką zniżkę, ale nie ma tutaj takiego bezpośredniego elementu, który można kliknąć, żeby dodać ten kolejny produkt. Tylko my musimy albo wejść tutaj, albo gdzieś tam szukać, z powrotem wejść na główną stronę, szukać tego produktu, więc to powinno być jak najłatwiejsze dla tego klienta. Więc tutaj powinien być taki dodatkowy jeszcze baner, że czy chcesz dodać ten dodatkowy produkt, albo najlepiej, żeby ten produkt się pojawił i żeby można było go dodać od razu z wyborem koloru na poziomie koszyka, nie wychodząc z niego. Na pochwałę na pewno trzeba tutaj wskazać opis, który jest całkiem fajny, ponieważ mamy gify. Te gify pokazują, jak ten produkt działa. To jest taki bardzo duży game changer, które tak naprawdę daje nam to przekazanie tak naprawdę, z czym ten produkt jest, co on robi, jakie nam tutaj benefity zapewni, więc to jest super. Zdjęcia tego typu jak najbardziej fajnie. Co ja bym zmienił, no to tutaj te opisy. 7 w jednym, ten nagłówek zbyt krótki, nic za bardzo nie mówiący. Easy to storage, no też raczej bym to zmienił. Keeping your electronics clean has never been this easy. Te nagłówki, które są tutaj, one są turbo ważne. I je w ogóle należy testować testami AB. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że one muszą przedstawić bezpośredni benefit, który dotyczy Ciebie i zakupu tego produktu. Więc jeśli ktoś kupuje taki produkt, to musisz tutaj przedstawić jakąś obietnicę, tak? Czyli powiedzieć coś w stylu, Twoje produkty, Twoja elektronika będzie już zawsze czysta. Albo coś w tym stylu. Taki statement, który tak mocno uderzy w tego klienta i będzie taką właśnie obietnicą, takim benefitem, który ten klient uzyska poprzez kupowanie tego produktu, tak? Tutaj easy to storage, no to również nie jest to do końca jakby sam benefit, tylko powiedzenie po prostu, to jest feature, tak? Czyli jakaś cecha, no łatwe do przechowywania, no ale co to znaczy, że łatwe do przechowywania? Steve Jobs mówił, że miej 2000 piosenek w własnej kieszeni, jak sprzedawał AirPody. Więc tego typu zabiegi tutaj warto byłoby gdzieś tutaj zastosować. Polecam ChatGPT, bo ogólnie
rozmawiając też z moimi kursantami, czy robiąc różne audyty sklepów internetowych, zauważyłem, że taki copywriting stricte często jest problemem i nie jest to łatwe do wyuczenia się, więc warto gdzieś tutaj sobie z tym copywritingiem się wspomóc, jeśli chodzi o ChatGPT i poprosić go, żeby dał nam jakieś dobre nagłówki do tego opisu. Dalej patrząc, mamy tutaj what's included, to mamy fajnie wyszczególnione, co jest w środku, parametry, materiał, secured checkout, to mamy te właśnie informacje na temat płatności. To jest jak najbardziej w porządku, ponieważ tutaj pod koszykiem mamy już informacje na temat tego halloweenowej wyprzedaży. Tak jak wspomniałem wcześniej, no tutaj ta czcionka nie pasuje i ogólnie ten wygląd tutaj nie pasuje, natomiast sama halloweenowa wyprzedaż, jak najbardziej można ją tutaj przedstawić pod koszykiem, natomiast musi być to też związane właśnie z tym, jaką mamy promocję na sklepie. Ok, teraz mamy trzeci sklep, który chciałbym omówić. Tym razem jest to sklep złotedziecko.com. Chciałem tutaj troszeczkę też wspomnieć na temat sklepów na Polskę, ponieważ zarówno jak i na grupie na Facebooku, jak i moi kursanci często gdzieś tam sobie działają również na rynku polskim i oczywiście jak najbardziej sam model biznesowy działa również bardzo dobrze na polskim rynku, ponieważ sam e-commerce jest w Polsce dużym, dużym rynkiem, więc dobrze to po prostu działa. Natomiast ten sklep gdzieś tam przykuł moją uwagę, ponieważ ma bardzo dobre domeny i bardzo dobre nazwy. złotedziecko.com. Nazwa jest rewelacyjna i nisza jest z po prostu dzieciakami i z sprzedawaniem zabawek edukacyjnych. Tutaj zauważyłem, że też są jeszcze jakieś audiobooki, ale chyba to nie było właśnie żadnych produktów, więc to jest pościutko. To jest blog, czy tutaj coś jest? Jest jakiś wpis, fajnie. Natomiast jeśli chodzi o produkty, no to mamy tutaj sklep typowo niszowy z produktami takimi rozwijającymi się, tak? Czyli produkty, które mają wpłynąć na dziecko, żeby to dziecko się lepiej rozwijało i gdzieś tam było mądrzejsze, tak? Z tego, co gdzieś tam już miałem okazję szybciutko sobie zerknąć na tym sklepie. Więc ogólnie sam zamysł sklepu jest super, nisza według mnie bardzo dobra. Jedynie co bym tutaj dał taką gwiazdkę przy produktach, żeby faktycznie to były produkty bardzo dobrej jakości i żeby one miały wszystkie certyfikaty i wszystkie zezwolenia, jeśli chodzi o sprzedaż dla dzieciaków, bo to jeśli będzie jakiś taki produkt, gdzie są nie małe elementy i nie będzie odpowiednich oznaczeń, to można sobie spore problemy gdzieś tam na tym w tym biznesie zrobić. Jeśli chodzi o taką identyfikację marki, to ja mam ogólnie mieszane uczucia, bo z jednej strony samo logo jest w porządku, jest de facto trochę inne niż standardy aktualnie na rynku, natomiast jest po prostu ładne, jest schludne. Natomiast wszędzie mamy różne czcionki. Mamy tu czcionkę jedną, która jest tutaj w nagłówkach i na przykład w kategoriach. Tu mamy już inną czcionkę i w ogóle taki zielonkawy, neonowy kolor. Tu mamy znowu inną czcionkę i tutaj w logo też mamy inną czcionkę. Tu chyba w opisach też jest inna czcionka. Promocja również inna, wymarzony zawód również inna. To widać, to się gryzie. Tutaj również mamy znowu taki, tu mamy pomarańczowy kolor, czarny, znowu zielony. To się po prostu gryzie. Nie, ja będąc na tym sklepie nie mam takiego wrażenia, że tu wszystko gra. Tutaj wszystko nie gra, to wszystko gdzieś tam się gubi. Mamy ten zielonkawy w tle kolor, te żółte, takie pomarańczowe trochę napisy. No ja bym to przekształcił. Ja bym to totalnie, ten sklep odwrócił do góry nogami, żeby owszem, były jakieś fajne elementy, na przykład takie pomarańczowe, żeby były te ikonografiki w jakichś takich kolorach charakterystycznych dla właśnie niszy dziecięcej. Natomiast to trochę tak komiksowo mi to wszystko tu wygląda. Zarówno te zdjęcia tutaj w tle, jak i tutaj te zdjęcia, to są chyba w ogóle te zdjęcia wygenerowane przez sztuczną inteligencję, tak przynajmniej wyglądają. Więc ja bym tutaj to przede wszystkim poprawił, żeby ta, albo nawet zlecił, bo to jest, wydaje mi się, że ten sklep już prosperuje, albo jeśli nie, no to tu niedługo będzie już sprzedawał, to zlecić to po prostu do jakiegoś UX-owca, który siądzie i powie ci, okej, dobra, trzeba zmienić kolorystykę, trzeba zrobić to i tamto, bo w momencie, kiedy ktoś będzie kupował te produkty, no to będą zazwyczaj to rodzice. No i ci rodzice też muszą mieć, że tak powiem, jasne, jakby taką identyfikację z tą marką i po prostu zrozumieć to, jak to wszystko wygląda i żeby to było spójne. Taka w ogóle jeszcze ciekawostka, bo bardzo dużo osób, które sprzedają na rynku polskim, stawia te sklepy na WordPressie. Z tego co sprawdzałem, chyba ten sklep też jest na WordPressie. I nie widzę za bardzo sensu. W sensie, okej, tutaj akurat ten sklep nie jest jakoś, nie wygląda tragicznie. Jest parę rzeczy do poprawy, ale to są bardziej sprawy estetyczne, niżeli na przykład tam problemy ze sklepem. Natomiast według mnie, no jednak Shopify jest o wiele, wiele lepszym platformą do sprzedaży i można sprzedawać za pomocą Shopify na Polskę, więc na przykład nie bardzo rozumiem, dlaczego niektórzy tak bardzo boją się wejść na ten Shopify, gdzie de facto no tam opłaty miesięczne to jest tam, nie wiem, 200 zł, 300 zł,
gdzie w ogóle przez pierwsze miesiące jest chyba tam za jeden dolar, więc no nie widzę sensu, żeby nie wchodzić na platformę, która jest turbo dedykowana sprzedaży internetowej i naprawdę zjadła na tym zęby i w ogóle teraz jest mnóstwo ciekawych opcji i no i te sklepy po prostu dobrze konwertują. Na WooCommerce, no ja nie jestem fanem osobiście, tak? No ja nie jestem fanem, może są osoby, które sprzedają na tym i mają dobre wyniki, natomiast według mnie warto byłoby się zainteresować tym Shopify, ponieważ można tam podpiąć polskie płatności, można podpiąć plika, tylko trzeba po prostu troszeczkę przysiąść o tym i wszystko jest do zrobienia. Natomiast tutaj, jeśli co bym poprawił na pewno, jeśli chodzi o też stronę produktową, no to tutaj mamy znowu te bullet pointy, które, tak jak Ci mówiłem w poprzednich sklepach, powinny być, ale one są źle wykorzystane. Gwarancja jakości, bezpieczne płatności. Dlaczego tu jest informacja, że to są bezpieczne płatności, skoro 2 cm niżej jest informacja, że są bezpieczne płatności? Bez sensu. Dlaczego mamy tutaj miejsce, które możemy tak dobrze wykorzystać? Możemy tutaj napisać: zwiększ kreatywność swojego dziecka, ciekawa zabawa na godzinę, rozwijaj zainteresowania, twoje pociechy. No po prostu coś napisać, co będzie naprawdę wpływało na to, że ten klient będąc na tej stronie mówi: okej, w sumie fajnie, no taki ciekawy produkt, fajny, edukacyjny. No z jednej strony będę miał z głowy dzieciaka na parę godzin, bo będzie się tym bawił, z drugiej strony będzie się rozwijał. Z trzeciej strony w sumie tam nie wiem, jakąś pracę, jakby była tam sprzedana, powiedzmy tam ze stówki na 80 zł, no to o, to fajnie, jeszcze nie jest aż tak drogo. I już masz całkowicie inne podejście od tego klienta, niż jak ty piszesz gwarancja jakości i bezpieczne płatności. Każdy sklep ma gwarancję płatności i bezpieczne płatności. To jest tak bezsensowna informacja, że no to jasne, masz dać informację, że są bezpieczne płatności, ale czemu dwa razy, jedno po drugim? Dlaczego tak to wygląda? Po prostu why? Nie róbmy takiej rzeczy. Dajmy gdzieś tam zapis z tymi bezpiecznymi płatnościami, ok, ale tutaj muszą być określone benefity tego produktu, żeby można było go sprzedać, żeby klient wiedział, dlaczego go kupić. Nikt nie kupuje produktu dlatego, że ma ekspresową wysyłkę. Naprawdę, uwierzcie mi. Jestem na tym rynku od lat i nikt nie kupuje dlatego, że jest ekspresowa wysyłka. To jest jakiś element, który wpływa potem na tę decyzję zakupową na którymś tam kolejnym etapie. Na tym etapie ty musisz sprzedać ten produkt. Kolejna rzecz to jest taka, że mam tutaj 409 sztuk w magazynie. Dlaczego to jest informacja, że jest 409 sztuk w magazynie? To jest odwrotność tego, co chcesz uzyskać. Jak na niektórych sklepach robi się takie, bo nazwijmy to trochę shady triki, że na przykład masz FOMO i jest informacja, że ostatnie sztuki w magazynie, gdzie de facto w magazynie jest mnóstwo tych produktów. To jest to zabieg, który ma w kliencie dać takie poczucie, że zaraz tego produktu nie będzie, że ten produkt ma super ofertę, jest super produktem, warto go kupić, ale zaraz ten produkt zniknie, bo są ostatnie sztuki w magazynie, albo nawet jak są faktycznie ostatnie sztuki w magazynie, no to wtedy to się tam daje na tym sklepie jako informację, czy że ostatnie godziny promocji, jak jest na przykład, nie wiem, promocja z okazji na Dzień Dziecka i robisz to tydzień przed Dzień Dziecka, no to wtedy dajesz timer i wtedy ten timer faktycznie odlicza czas do tego końca promocji. Natomiast to, że tu jest 409 sztuk w magazynie, nie daje klientowi żadnej informacji poza tym, że on ma mnóstwo czasu, żeby to kupić, bo tego produktów jest mnóstwo na sklepie i może podjąć tę decyzję zakupową jutro, pojutrze albo w ogóle nigdy. Tak to zostanie odebrane. Więc absolutnie do wywalenia ta informacja. Przycisk dodania do koszyka dla mnie dosyć mało widoczny, czarny, malutki, powinien być o wiele większy, powinien być w kolorze marki albo w jakimś kolorze na przykład zielonym, który się będzie tutaj akurat fajnie wyróżniał. Sam opis produktu, fajnie, że tutaj są właśnie wyszczególnione pewne rzeczy, więc nie jest to tragiczne, natomiast na pewno dodałbym tutaj sporo gdzieś tam jakichś gifów, zdjęć i bardziej to przedstawił ikonografikami, niżeli takim suchym tekstem, ponieważ de facto, jak sobie wejdziemy, no w tym momencie nie mamy na tym sklepie nic oprócz tekstu. A uwierzcie mi, ludzie są leniwi, nie chcą czytać, nie chcą się wdrażać w takie rzeczy, więc będą to scrollować i tylko wyhaczać pewne rzeczy. Będą wyhaczać nagłówki, ikonografiki i jakieś różne wizualne właśnie te benefity. Zobaczmy sobie jeszcze, jak to wygląda na mobile. No tutaj na mobile to w ogóle, no, zobacz proszę, jak dużo tutaj jest tego tekstu. Ja scrolluję i scrolluję i to jest sam tekst. Nic, że nawet emotikonki nie ma przy jakimś bullet pointie, czy właśnie przy tej charakterystyce. Więc na pewno to do poprawy. Dodajmy sobie to do koszyka. Okej, to jest tylko taka nadpiska. Zobacz koszyk. Okej, no i mamy tutaj podsumowanie koszyka. O tyle fajnie, że można tutaj od razu wybrać sobie tą wysyłkę. To jest plus. Natomiast w Shopify One Page Shop, natomiast w Shopify w tej wersji, gdzie mamy jeden step checkout, też to mniej więcej podobnie wygląda. Natomiast zobacz, ile tu jest informacji w ogóle takich niepotrzebnych. To jest cena, kwota, produkt, ilość, kwota, produkt, ilość. Aha, potem mam dwa produkty, okej, dobra. To
Jeszcze raz. Zobacz, jak dużo tu jest w ogóle treści, tak de facto dla mnie na ten moment trochę nie do końca potrzebnych. W Shopify widziałeś zresztą w poprzednich sklepach, jak wyglądały koszyki i według mnie było to o wiele bardziej przejrzyste, więc ja bym tutaj mocno się zastanowił nad przejściem na Shopify, żeby to wszystko lepiej działało, żeby to wszystko ładnie wyglądało i żeby było bardziej po prostu zoptymalizowane. No i tutaj na pewno tutaj trzeba zrobić jakieś cross-sell albo upsell, tak? W koszyku, jak mamy takie zabawki, no tutaj muszą się pojawiać inne produkty, które warto dołożyć do koszyka, żeby raz mieć darmową wysyłkę od jakiejś kwoty, na przykład od 100 zł czy tam 150 zł, a dwa do tego zestawu klocków zarąbiście działają zestaw takich jakichś narzędzi, więc to powinno zawsze być sprzedawane w różnych zestawach, w różnych cross-sellach, żeby po prostu ten klient miał możliwość wydać u nas na sklepie więcej pieniędzy. Tak jak widzisz, w tych sklepach niektóre rzeczy były dobrze zrobione, ale było całkiem sporo błędów, dlatego chciałbym Cię serdecznie zaprosić do sprawdzenia mojego kursu Iku Mojej Akademii, gdzie jest cały moduł trzeci na temat tworzenia sklepu internetowego, gdzie pokazuję dokładnie, jak zrobić właśnie takie opisy produktów, jak to powinno wyglądać, na co zwrócić uwagę, jak robić nawigację sklepu internetowego i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę jest cały bardzo obszerny moduł na temat właśnie samego sklepu internetowego, a poza tym oczywiście jest moduł o marketingu, szukaniu produktów, prawo oraz podatki, e-mail marketing oraz wiele, wiele więcej. Także serdecznie się zapraszam. Sprawdź pierwszy link w opisie z kodem rabatowym YouTube. Jest ciekawa zniżka dla właśnie obserwujących i dla subskrybentów tego kanału, także zachęcam do sprawdzenia i wydaje mi się, że z pomocą tego kursu i też de facto z konsultacją, ponieważ wykupując dostęp dożywotni do tego kursu, otrzymujesz godzinną konsultację ze mną, gdzie ja mogę usiąść z Tobą face to face i przerobić się właśnie taki sklep, sprawdzić, gdzie masz błędy, gdzieś ten audyt, pokazać Ci co jak, co poprawić, co jest dobrze, a co źle, tak żebyś mógł po prostu zyskownie sprzedawać. Także serdecznie zapraszam jeszcze raz, link w opisie tego filmu. A to by było na tyle w tym materiale. Dziękuję Ci pięknie. Zostaw łapkę w górę, jeśli Ci się podobało i widzimy się w kolejnym materiale. Dzięki wielkie. Cześć, cześć.